Siemano. W tym odcinku to będzie odcinek pod zarobek. A mianowicie pokażę Wam fajną miejscówkę w Fenore, w której już można od 8 levela sobie expić. Chodzi o Salamandra Cave. Są tam różnego rodzaju potwory, które są też na downporcie. Swamplingi, nie swamplingi. Tu mamy właśnie te przedmioty, które lecą ze swamplingów, tak? Piece of the Swampy Quote na antyce kosztuje 5k, tak? Można sprzedawać za 5k, także sporo. Lecą dosyć często jak dla mnie, ale swamplingów jest mało na tej miejscówce, tak? Żeby mieć to pod uwagę. A co tam jeszcze leci? Pióra jeszcze chyba, z tego co pamiętam, z tych ptaków lecą, także pokażę Wam po prostu drogę, jak tam iść. Idę sobie jeszcze szybko po ty dokupię. Mówię, od 8 levela możecie tam sobie śmiało expić. Najlepiej jak już macie na przykład tego knajta czy palka wyskillowanego, bo na postaciach magicznych to tam nie robi problemu sobie z wisów napierdzielaczy czy coś tam z ruczki. Ale no mówię, lepiej mieć wyskillowanego palka i knajta. Także żeby to tam po prostu na hita brać, żeby się z tym nie męczyć, nie? Miejscówka jest oblegana przez ludzi, bo jak nie patrzeć, no można tam zarobić. Można zarobić. Sobie kupię jak najwięcej potek już też. Okej. Dobra, ruszamy. Posiedzę tam jakiś czas po prostu. Przykładowo, nie wiem. To wam na razie pokażę drogę, jak tu. O Jezu, źle poszliśmy. Dobra, możemy tędy iść. Idziemy do dolnego. Tu zawsze z przyzwyczajenia, kurde, na Korymy chodzę czy coś, to zawsze tędy. A idziemy na południową bramę. Tam będzie obok dziura, wchodzimy. Mamy ten cały Salamandra Cave, wszystkie potwory. Dobra, ja sobie tędy szybko przejdę, już jesteśmy prawie przy dole. Mówię, miejcie na uwadze to, że jednak ludzie tam mogą sobie małe levele expić, hancić, bo to jest dobry sposób na zarobek, nie? Na początku. Dobra, schodzimy tutaj na dół. Idziemy od razu w lewo. Od razu w lewo, w lewo. I tu mamy dziurę. Tu mamy dziurę. Wchodzimy na dół i tu już zaczyna się ta Salamandra Cave cały. Tu już widzicie, macie nawet te ważki. Właśnie z ważek też lecą itemy i już pokazuję. Wingi, tak. Them Selfie Wings też to zbieramy, bo to na markecie też jest cenne. Ludzie to po prostu kupują, bo to jest do imbuinku potrzebny item. Salamandrów nie polecam bić osobiście. Ja po prostu, nie tracąc czasu na te potwory, nie będę bić salamandr, bo nic z nich po prostu nie leci. Nic z nich nie leci dobrego. No i dobra, mamy już 3 wingi, jak widzicie. Cena jest chyba 1k za jedną sztukę. Tu sobie najpierw wejdziemy do tego prawego, bo tu właśnie to mój ulubiony. Mówię, tu możecie na każdym levelu tak naprawdę sobie chancić. Wiadomo, już kurde na tym 50-60 levelu to macie też inne miejscówki. Ale na przykład na takim moim 30 levelu to zawsze sobie powybijam te ważki, czy nie ważki, czy swamplingi. Zawsze potem nazbieram na poty, nie? Będę miał na hanta. Także no, kasy mało leci z nich, tylko mówię, skupiamy się na tych przedmiotach. Dobra, ja na razie się wyciszam, puszczę Wam muzyczkę standardowo. Pobiegam tu sobie, zobaczycie jak to wygląda. Także bez zbędnego zanudzania, oglądajcie.
Expa. Widzieliście, trochę sobie expiłem z 15 minut. A widzicie po prawej stronie, jak to wygląda z lutem. A teraz widzimy się w depo i będziemy po prostu obliczać sobie wszystko. Będziemy po prostu podsumowanie robić, tak? Dobra, Także widzimy się za jestem w chwilę. Venore W mieście. Kurde, ale sporo ludzi jest jak na Venore miasto w tych czasach, nie? To cieszy oczy normalnie. Znaczy dobra, bez zbędnego pierdolenia, tak jak mówię zawsze, podchodzimy do podsumowania. Mianowicie te dane, które widzieliście przed chwilą, co byłem w Cave, jeszcze mogą się diametralnie, mogły się lekko zmienić. Bo jeszcze wracając, też zahaczyłem potwory, także mogły tam dojść jakieś sztuki. Dobra, okej, okay. Mamy tak, 5 Swampling Mosses, to jest akurat chyba nic nie warte, te kończynki. Piórka mamy od tych Stalker Feeders, 8 sztuk. Ze Swamplingów mamy właśnie te itemy do imbuingu, 7 tych par tych Swamplingów, Pieces of Swampling Wood, 7 sztuk. No i jeszcze od waszek dropnęliśmy sporo, 25 sztuk wingsów. Także wchodzę na market. Najpierw zajmiemy się tym najmniej wartościowym itemem. Moses, ile to kosztuje na antice? Zobaczmy. Dobra, przerzućmy sobie jeszcze wszystko. Pyk, pyk. A, jeszcze A leci też, Dem Selfie. Ale to chyba też mało co warte. Dobra. No i trochę golda wyrzuciłem, nie? 500, 900 golda. Pi razy drzwi 1K, średnio na 20 minut 15 ekspienia, nie? Także spoko. Dobra, teraz najważniejsze meritum, a najpierw sobie zaczniemy od wingsów, tak? Będę zapisywał sobie gdzieś. Wings. Wingsy kosztują 350 GP za sztukę. Wystawiamy sobie. Co daje nam łącznie? Muszę to sobie gdzieś zapisać, czekajcie, żeby was tutaj wciula nie robić. Dobra, to tak, Wingsy. To będzie 8.6K, tak? Dobra, wystawiamy sobie. To ludzie kupują normalnie, także jest dobrze. Dobra, to sobie na ostatnie zostawimy. Marsz, Future teraz, piórko. Ile tam mamy piórek? 8 sztuk. Cena widzicie 1,5K. Także jest dobrze. 1565. Dobra, i sobie wszystko weźmiemy. Dobra, 12K. Tam było 9, załóżmy. Ok, 12. Dobra, wystawiamy sobie. Sprzedaj, pyk. A dalej lecimy. Mamy to najmniej wartościowe Moses teraz. Swampnik Moses. To nawet nic. To dobra, wypierdolamy to, bo to jest nic nie warte. A te oczy waszych to bierzemy jeszcze. Aj, chyba też mało warte. Tak, 40. Ok. 39 razy 13. Ok, 500 golda. Gotówki mieliśmy 900 też. 1K załóżmy. Czyli z tym będziemy mieli gdzieś 1,5K łącznie. Ok, i jeszcze najważniejsza rzecz, czyli te właśnie najdroższe item. Mamy aż 7 sztuk. Swampling Wood. Ok. 5K równo, także jesteśmy zarobieni, proszę Państwa. 3,5 CC, ja pierdzielę. Masakra, w takim levelu, widzicie, 20-30 level, możecie tak sobie szybko profitować i potem możecie mieć kasę na expa. Ja tak robię bynajmniej, jakoś to idzie, nie? Okej, 4900, wystaw. No i dobra, i podsumowując. 12, 20... Ja to sobie potem oczywiście będziecie mieli tutaj pokazane, co ile dane kosztowało. To tak. Zresztą wam się teraz pewnie wyświetli na ekranie, bo ja to tak zrobię, że to będziecie widzieli. No, jesteśmy dużo zarobieni, sami widzicie ile. Także no, polecam serdecznie tą miejscówkę.
A na małe levele, bądź właśnie nawet na takie 30, jak ja, widzicie sobie, latam MS-em, biję to na dwa strzały, zbieram i po prostu potem mam kasę na obkup, na inne expy, nie? To jest, mówię, typowo miejscowa pod zarobek, typowo pod zarobek, nie? Na małych levelach, okej, możecie sobie tu expić do 20 nawet levela, bo tam spoko leci, ale no, żeby tam expić tak stricte ciągle, no to no, nie, tam tylko idziecie sobie po kasę, zbieracie te gówna, sprzedajecie, macie kasę i tyle, nie? Dobra, bez zanudzania. Dzięki za obejrzenie. Życzę miłego dzionka. Trzymajcie się. Pał.